PGE GKS Bełchatów wygrał w Gliwicach z Piastem 3-2. Mimo świetnej gry i zwycięstwa zespół Kamila Kieresia, tym meczem pożegnał się z Ekstraklasą. Bełchatów przez całą rundę wiosenną pokazał charakter, walczył do ostatniej kolejki. W Gliwicach koncertowo zagrała cała drużyna, na słowa uznania zasługują jednak bracia Mak. Ten braterski duet zdobył dla bełchatowian 2 bramki. Dla GKS-u bramki zdobyła młodzież, oprócz Michała Maka do siatki trafił na 2-0 Seweryn Michalski. Piłkarze GKS-u do ostatniej minuty wierzyli, że zwycięstwo w Gliwicach da utrzymanie. Dzisiaj mecz, no gdyby to wszystko od nas zależało, to mecz w zasadzie koncertowy, no ale niestety nie wszystko dzisiaj zależało od nas. Zgadza się, myśmy dzisiaj wygrali, ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Wierzyliśmy w to, że zwycięstwem tutaj zapewnimy sobie utrzymanie w Ekstraklasie, ale niestety w tych dwóch ostatnich kolejkach, szczególnie w ostatniej praktycznie minucie doliczonego czasu gry z Jagiellonią straciliśmy bramkę, co nam dzisiaj sprawiło taką sytuację, że nie wszystko zależne od nas, ale również właśnie od innych wyników. Inne wyniki pokazały, że trzeba liczyć to tylko na siebie. No jest nam bardzo, bardzo przykro, spadamy z Ekstraklasy. Ciężko o cokolwiek powiedzieć, wszyscy jesteśmy załamani. Co się wydarzy, chcieliśmy podziękować kibicom na koniec sezonu, bo całą naprawdę sezon pomagali nam, byli z nami. Dzisiaj również dopingowali fantastycznie, także wielkie dzięki dla kibiców i na tą chwilę naprawdę tylko mogę podziękować i przeprosić za to, że w przyszłym roku nie będzie Bełchatowa na boiskach Ekstraklasy. Ale jak wy teraz do tego podchodzicie? Myślicie już o przyszłym sezonie, co się będzie działo od sierpnia? No bo w zasadzie to nie koniec świata, za rok wrócimy, śpiewali kibice GKS-u. Myślę, że na gorąco to już na tę chwilę nie myślimy, co będzie od sierpnia, co będzie od następnego sezonu. Wszystkie rozmowy, jakieś kontraktowe, niekontraktowe z prezesami. Byliśmy wszyscy wstrzymani, rozmawiali, powiedzieliśmy, że umówiliśmy się na rozmowę dopiero po sezonie, bo wierzyliśmy w to, że się utrzymamy do ostatniej sekundy meczu. I graliśmy z tą wiarę przez całą rundę, praktycznie od stycznia zaczęliśmy treningi, w jakiej byliśmy w sytuacji tragicznej. Także no, niestety, nie tylko jedna runda decyduje o tym, czy jest się w lidze, czy nie, bo pierwszą rundę to, żeśmy zagrali katastrofalną i to się złożyło na to, że dzisiaj nam brakło tego punkciku. Sami zawodnicy wierzą, że awans do Ekstraklasy po roku gry w pierwszej lidze jest możliwy. Biorąc pod uwagę rundę wiosenną, ciężko się z tym nie zgodzić. Nie cieszymy się na pewno. No, dzisiaj jest wielka rozpacz, tak? Spadamy z Ekstraklasy. Był wielki pościg, tak? Całą rundę goniliśmy. Goniliśmy to bezpieczne miejsce. Byliśmy już naprawdę blisko. I w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie, że w tym momencie możemy być albo przegranymi tego sezonu, albo wygranymi. No niestety, mieliśmy godnego rywala, tak, w postaci Podbeskidzia i szliśmy łeb w łeb, oni punktowali, my punktowaliśmy, także szacunek dla nich i gratulacje za utrzymanie. No Pogoń była naprawdę szalona, ale niestety, tak, niestety gdzieś tam złapaliśmy zadyszkę w tych dwóch ostatnich, w tym przedostatnim i wcześniej spotkaniu z Lechią. Spotkania, które wydawały się wygrane, niestety zremisowaliśmy i dzisiaj nam brakuje tych kilku oczek. Tak. Kibice GKS-u śpiewali tutaj, że za rok wracamy. Ty w tym powrocie będziesz uczestniczył? Zdradzisz już coś odnośnie twojej przyszłości w klubie? Ja mam ważny kontrakt jeszcze do końca roku kalendarzowego, także no, wierzę w działaczy, wierzę w prezesa, że zrobią wszystko, żeby zatrzymać cząst zespołu. I myślę, że z tym zespołem możemy śmiało w przyszłym sezonie rywalizować o powrót do Ekstraklasy. Trener Bogusław Kaczmarek w Gdańsku powiedział mi, że szkoda by było, gdyby Bełchatów opuścił szeregi Ekstraklasy. No niestety tak się stało, ale sądzisz, że jeden sezon to wystarczy, żeby GKS do tej Ekstraklasy wrócił? Myślę, że tak. Dlaczego nie? No, ta runda wiosenna pokazała, że udało się skleić naprawdę fajny zespół. Trener Kamil Kieresz poukładał to wszystko tak, jak należy. Bardzo dobrze wyglądamy taktycznie. Dobrze byliśmy przygotowani do tego i rundy rewanżowej, także myślę, że jeżeli uda się zatrzymać większość zawodników, to jesteśmy w stanie za rok wrócić. Jak mówi Krzysztof Michalak, plan na spotkanie z Piastem został wykonany, jednak na awans składa się wiele czynników, jednak jeśli większość zawodników zostanie w klubie, to GKS będzie najsilniejszą ekipą w pierwszej lidze. Mieliśmy zrobić to, co do nas należało, czyli zdobyć 3 punkty, to się udało. Niestety, tak jak pan mówi, musieliśmy patrzeć też na inne drużyny. No i niestety, można powiedzieć, plan, który założyliśmy sobie w styczniu, nie został zrealizowany. Kibice śpiewali na trybunach, za rok wrócimy, czyli w zasadzie myślą chyba podobnie jak my wszyscy tutaj, że to nie jest tragedia. Jest szansa, że z taką grą jak na wiosnę, za rok znowu Bełchatów będziemy Ekstraklasa. No wiadomo, to jest wiele czynników się na to składa, żeby wrócić do Ekstraklasy. Po pierwsze trzeba utrzymać, powiedzmy, taki zespół lub go wzmocnić, a ktoś kiedyś powiedział, że
łatwiej się utrzymać niż awansować, ale jeżeli wszystko się potoczy dobrze, przepracujemy okres przygotowawczy, drużyna zostanie w takim stanie lub nawet lepszym, no to będziemy do tego dążyć, bo wiadomo, że myślę, że w Bełchatowie na taką bazę i na wszystkich kibiców potrzebna jest ekstraklasa. To wszystko dzisiaj potwierdził ten mecz dzisiejszy, bo graliście z Piastem, który walczył o europejskie puchary. Te puchary wywalczył sobie i zobaczymy ich w eliminacjach, no a dzisiaj Bełchatów ich po prostu skarcił. No dokładnie, no zdobyć na wyjeździe 3 bramki jeszcze z drużyną, która będzie grała w pucharach, to nie jest takie, można powiedzieć, na co dzień. W ogóle można powiedzieć 8 mecz nasz z rzędu bez przegranej, no i żegnamy się z ligą. Ciężko cokolwiek powiedzieć, ciężko to wytłumaczyć, no bo przyzwyczailiśmy, myślę, w tej rundzie do w miarę dobrej gry. No ale efekt końcowy się nie udało zrealizować go. Ty w GKS-ie na pewno zostajesz? Powiedzmy, jestem po jakichś wstępnych rozmowach, natomiast wszystko się okaże, myślę, że na przestrzeni kilku tygodni. Kapitan GKS-u Maciej Wilusz, jak i cała drużyna, przeżywa spadek z ligi po heroicznej walce przed całą wiosnę. Cały czas mamy ten mecz w głowie jeszcze, ten ostatni. Wiadomo, że to jest chyba, można powiedzieć, najgorsza wygrana, bo mimo to nie dała nam utrzymania. Na pewno troszeczkę będzie to siedziało w naszych głowach. Każdy z nas przeżywa, bo widać było, jak walczymy od samego początku. No, brakło szczęścia. Ty w pierwszej lidze już występowałeś, także chyba wiesz najlepiej, że z taką grą, z taki zespół może ten awans w rok z powrotem wywalczyć. No, powiem szczerze, że z taką grą to, jeżeli byśmy byli liczeni od samego początku z taką grą, to my powinniśmy grać w europejskich pucharach, a nie co niektóre drużyny. No, ciężko jest powiedzieć w tym momencie, ciężko jest przyrównywać. My naprawdę graliśmy jedną z najlepszych piłek, graliśmy najlepszą piłką, można powiedzieć, w ekstraklasie w tej rundzie. No niestety to nie dało nam utrzymania i to jest smutne. No, przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim chłopakom, naszej całej drużynie, trenerom, bo naprawdę w tej rundzie, uważam, mimo wszystko dokonaliśmy wielkiej rzeczy. No nie udało się utrzymać, ale styl, w jakim się zaprezentowaliśmy w tej rundzie i w mecze, jakie graliśmy, ile zdobyliśmy punktów, naprawdę zasługuje na duży szacunek. Tak jak powiedziałem chłopakom w szatni jeszcze wcześniej, że naprawdę jestem dumny z tego, że mogłem ich reprezentować jako kapitan, że dla mnie było zaszczytem ich wyprowadzać w każdym meczu. Bo naprawdę tworzyliśmy zgraną drużynę i bardzo dobrze to wyglądało. No, wiadomo, jak się mówi, takie pozytywne rzeczy, to zaraz przychodzi na myśl to, że jednak coś się nie udało i wraca ten smutek. Prezes Marcin Szymczyk jasno mówi, że trzeba zakasać rękawy i zrobić wszystko, aby pobyt w pierwszej lidze był jak najkrótszy, bo ten zespół i nasi kibice zasługują na ekstraklasę. Nie tak sobie wyobrażaliśmy ten dzisiejszy dzień, bo zagraliśmy tutaj do pewnego momentu koncertowo. Jednak nasze obawy, które mieliśmy przed meczem, a głęboko je też ukrywaliśmy gdzieś, nie chcieliśmy o tym mówić. Ten czarny sen się jednak spełnił i od przyszłego sezonu będziemy musieli występować w rozgrywkach pierwszej ligi. Utrzymamy, myślę, że trzon tych najważniejszych zawodników tego zespołu i z taką grą bez problemów wrócimy za rok do ekstraklasy, bo na tą ekstraklasę zasługujemy. Ci piłkarze zasługują, zasługują ci kibice, którzy tutaj byli dzisiaj, bo pokazali, że w tych ciężkich chwilach potrafią też wesprzeć ten zespół i że warto coś dla nich też tworzyć. Tak, my jesteśmy sobie sami winni tym, co zrobiliśmy na jesieni, tak? Zamiast skupić się na grze, działo się wszystko tylko nie to, co powinno. Zimą, kiedy to próbowaliśmy i mieliśmy nadzieję, że scalimy ten zespół, że będą to jakieś podwaliny pod coś fajnego.
Jak się okazało, no udało się to zrobić, tak, ale o chwilę za późno, bo choćby ten jeden punkt więcej na jesieni, nie wiem, może gdyby nie te nieszczęsne bramki teraz w końcówkach z Jagiellonią, wcześniej na Lechii, to wracalibyśmy teraz pełni szczęścia, w euforii, tak, a w tej chwili no zajęliśmy to 16 miejsce. Jak się okazuje, trzeba będzie poczekać przynajmniej rok ponownie na zespół Ekstraklasy Bełchatowie. Teraz przede wszystkim trzeba troszeczkę spokoju. Zawodnicy jadą na urlopy, a my tutaj będziemy się zastanawiali, co dalej, w którym kierunku iść, tak aby ten pobyt w tej pierwszej lidze, tak jak wcześniej powiedziałem, był tylko roczny, bo znając życie, widząc, jak to się czasami układa w tych klubach po spadku, to my musimy zakasać rękawy, zrobić wszystko, zmobilizować wszystkich ludzi związanych z GKS-em Bełchatów, aby ta banicja nasza była jak najkrótsza. A jaka jest szansa, żeby ten trzon drużyny właśnie zatrzymać? No jest bardzo duża, tak, ale też musi się parę rzeczy wydarzyć i na razie poczekajmy, bądźmy dobrej myśli. I zresztą tutaj chłopcy swoją ambicją na boisku pokazali, że warto, tak, że warto. Zrobili tyle punktów na wiosnę, że gdybyśmy zrobili tyle samo na jesieni, to byśmy grali w tej chwili w pucharach. Nie wiem, pewnie byli na, nie wiem nawet czy nie na trzecim miejscu, tak. No ale sezon składa się z dwóch rund i jedną, powiem brzydko, zapieprzyliśmy totalnie. Wszystkich najprawdopodobniej się zatrzymać nie uda. GKS już myśli coś o ewentualnych wzmocnieniach na rynku transferowym? Tak, my cały czas my tutaj nie zasypywaliśmy gruszek w popiole, cały czas się rozglądaliśmy, rozmawialiśmy, robiliśmy pewne przymiarki, tylko też wiele zależało od tego, gdzie my będziemy występowali, prawda? I tutaj pewne rzeczy tylko sobie trzeba będzie jakoś zweryfikować i podnieść głowę wysoko i zmierzyć się z tym problemem. Trener Kamil Kiereś podkreślał, jak dużą pracę wykonał zespół mimo spadku. Dobrą informacją jest przedłużenie kontraktu z Rafałem Kosznikiem, Kamilem Wacławczykiem oraz Bartłomiejem Bartosiakiem, którzy na wiosnę stanowili o sile zespołu. Myślę, że jesteśmy w takiej kuriozalnej sytuacji dzisiaj, bo 8 ostatnich spotkań to jest 5 zwycięstw, 3 remisy, jesteśmy bez porażki, także 8 meczy bez porażki. Bardzo dużo punktów zdobyliśmy. Cały czas goniliśmy, ta tolerancja na błędy była niewielka. Właśnie tydzień temu ta pomyłka w meczu z Jagiellonią w ostatniej minucie na pewno dzisiaj dużo kosztuje. No i jesteśmy smutni. Na pewno myślę, że jako zespół nie zasługujemy na spadek. Owszem, mieliśmy wiele problemów w klubie na jesieni, ale poprzez różne rozwiązania wiosną jesteśmy klubem już poukładanym. Stworzyliśmy organizacyjnie dobre warunki, płynne warunki, które dobrze funkcjonują już teraz. Stworzyliśmy kadrę zawodniczą i zespół, który na pewno dodawał jakości do oglądania Ekstraklasy. No i tego zespołu na przyszły sezon nie będzie w Ekstraklasie. Jesteśmy bardzo smutni, czujemy się tak, jakbyśmy przegrali o centymetr do milimetr. I zarówno pod Beskidzie, jak i Bełchatów wykonali ogromną pracę w rundzie wiosennej i obydwa zespoły na pewno zasługują na szacunek. Tylko tyle, że z tą różnicą, że Podbeskidzie dzisiaj się cieszy, a my wracamy smutni. Szkoda, że to już mówię od siebie, że Ekstraklasa nie zdecydowała się na powiększenie ligi do 18 drużyn, tylko będziemy w przyszłym roku dla 16 drużyn dzielić tylko punkty. Myślę, że powiększenie Ekstraklasy do 18 i zostawienie w niej Bełchatowa na pewno dodałoby jakości tej lidze, bo chodzi tutaj w tej grze o jakość, a nie o dzielenie punktów, tak na marginesie. Przede wszystkim z tego miejsca muszę podziękować zawodnikom za tą pracę, którą wykonali od tego 9 stycznia, kiedy spotkaliśmy się w takim bardzo trudnym momencie, kiedy media
środowisko u nas czy media polskie bardzo nas krytykowały. Często byliśmy obrażani różnymi obelgami za tą sytuację, którą mieliśmy w klubie, ale jakoś ta grupa piłkarzy bardzo zwycięsko w tych trudnych warunkach potrafiła się podnieść i pokazać całej Polsce, że Bełchatów potrafi grać w piłkę, że to jest zespół o jakości piłkarskiej. Także szacunek pełny dla zawodników. Też dziękuję dzisiaj kibicom, którzy w sporej grupie dzisiaj wspierali nas w tym spotkaniu i mam nadzieję, że będą nas wspierać teraz w tym momencie. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie tam będą decyzje personalne w klubie, jak to będzie wyglądało na przyszły sezon. Przerwa jest krótka. Na pewno przyjdzie na refleksję i analizy czas w najbliższym tygodniu. W przerwie nie wiedzieliśmy kompletnie, nie znaliśmy wyniku, ale też moim zdaniem jakieś też sytuacja niecodzienna w przerwie, zamiast wyjść, grać od razu, czekamy pół godziny w szatni, też jakaś sytuacja w momencie, kiedy zespół gra o życie, kiedy mobilizuje się zespół w szatni, naprawdę sytuacja kuriozalna. Tydzień temu też mieliśmy taką sytuację, że liga rozpoczęła się, a my jeszcze w szatni staliśmy, bo gdzieś tam deszcz padał. Także też takie decyzje troszkę przeszkadzające w motywacji zawodników. Także ja osobiście znałem wynik dopiero po ostatnim gwizdku. Nie znałem wyniku z Łodzi. Jeżeli chodzi o kadrę zawodniczą, to co ja mówiłem zimą, że z większością zawodników podpisujemy kontrakty w ten sposób, że na wypadek też spadku do pierwszej ligi, także te kontrakty są zabezpieczone, choćby przed między meczem z Jagiellonią a meczem z Piastem mieliśmy taką opcję z Rafałem Kosznikiem, z Kamilem Wacławczykiem, z Bartkiem Bartosiakiem, gdzie mieliśmy z nimi kontrakty już przedłużone do 2014 roku, tylko opcja była po stronie klubu. Ja jako trener z tych opcji skorzystałem, teraz w kolejce czekają następni zawodnicy. Ja myślę, że w 80% jesteśmy w stanie zatrzymać tą kadrę. Ale to też nie chciałbym, tak powiedziałem na początku, już pewnych rzeczy wyrokować, bo być może będą chętni na naszych zawodników z innych klubów, ale jesteśmy chronieni kontraktami, także na pewno nikt za darmo od nas nie odejdzie. W imieniu GKS TV dziękujemy piłkarzom za walkę, trenerowi Kamilowi Kieresiowi, prezesowi Marcinowi Szymczykowi i wszystkim osobom związanym z naszym klubem oraz kibicom za to, że wspierali zespół w chwilach słabości.